Czy zastanawiali się Państwo, na co przekazać swoje 1,5% podatku? Jeśli nie, mam dla Państwa specjalną propozycję. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów potrzebuje Państwa pomocy. To długa nazwa, ale jeszcze bogatsza historia. Ponad 30 lat upominania się o pamięć ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Nasze stowarzyszenie działa już od 30 lat. Przez ten czas wybudowaliśmy wiele obiektów upamiętniających ofiary ukraińskich nacjonalistów. Zebraliśmy setki relacji od bezpośrednich świadków. Chcemy, aby z tego archiwum mógł korzystać każdy z Państwa. Jest to wyraz szacunku dla wszystkich Kresowian, którzy składali swoje relacje i jest to dorobek historyczny Polski. Pomóżcie nam otworzyć społeczne archiwum, pomóżcie nam zadbać o te zbiory, które mamy. Oprócz tych wszystkich dokonań, stowarzyszenie włączyło się w akcję Wołyń na Powązki. Jeżeli Ty również popierasz akcję budowy pomnika ofiar ludobójstwa wołyńskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie, wesprzyj nasz apel. Wesprzyj Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów 1,5% podatku. Przekaż ten 1,5% wpisując jako cel szczegółowy Wołyń na Powązki. Pomóżcie nam zadbać o nasze zbiory. Pomóżcie nam stworzyć archiwum. Pomóżcie nam w 80. rocznicę ludobójstwa wybudować pomnik na Powązkach. Będzie to godne upamiętnienie dla ofiar. Ci ludzie na to zasługują. Szanowni Państwo, kłania się Paweł Zdziarski, Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć. Jesteśmy na Powązkach Wojskowych w Warszawie, konkretnie na kwaterze EU Łączka, gdzie przed chwilą zakończyły się uroczystości organizowane przez Fundację Łączka, uroczystości ku czci żołnierzom wyklętym, żołnierzom niezłomnym. Tutaj na Łączce one mają szczególny wymiar, bo tu jest taka święta ziemia wręcz poświęcona tym żołnierzom dzisiaj. W przekonaniu tych ich katów, komunistycznych, czerwonych katów, to miała być ziemia przeklęta, tak? To miały być osoby, które wrzucone tutaj do dołów śmierci bezimiennych, wraz z nimi do tych dołów śmierci, do tych dołów miała cała ta historia, cała ich spuścizna, całe ich dziedzictwo miało być tutaj strącone. No ale nie spodziewali się komuniści, szanowni Państwo, że ci ludzie są ziarnem i wykiełkowali i dzisiaj tak naprawdę kwitną oni, ale kwitnie też, mam nadzieję, pamięć o nich. Nie jest to tylko pusta pamięć, nie jest to tylko sentymentalizm, ale wiele możemy się od nich uczyć jako Polacy. To miejsce oczywiście jest dla nas święte, ale widzimy wiele niedoskonałości. Pierwsza rzecz, Państwo widzą za mną ten oto panteon, ale tak naprawdę panteonik. Niektórzy złośliwie mówią, za przeproszeniem, gołębnik albo inaczej. To nie jest godne miejsce pamięci dla żołnierzy wyklętych. Tutaj Fundacja Łączka i my wspieramy jako Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć ten postulat, aby godnie tutaj pochować, godny panteon dla naszych bohaterów wybudować na wzór tego, co mamy chociażby w Lwowie, gdzie jest panteon prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia, panteon Orląt Lwowskich. Szanowni Państwo, druga sprawa, dekomunizacja Powązek Wojskowych. To jest również postulat, pod którym się podpisujemy. No i wreszcie trzecia rzecz, nasza autorska, Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Tutaj cieszymy się, że 1 marca możemy pójść, możemy zapalić znicze, możemy złożyć wieńce przy miejscach pamięci ofiar, przy komunistycznych zbrodni, przy miejscach pamięci żołnierzy wyklętych. Ale, szanowni Państwo, wciąż nie mamy takiej możliwości, jeżeli chodzi o ofiary zbrodni wołyńskiej, o ofiary ludobójstwa na Wołyniu, na Małopolsce Wschodniej, Lubelszczyźnie, w ogóle na Kresach Wschodnich, we wschodnich województwach II Rzeczypospolitej. To jest ogromna zbrodnia, okrutna zbrodnia. I ona wciąż nie może doczekać się upamiętnienia, czy raczej tej ofiary tej zbrodni nie mogą się doczekać na upamiętnienia tutaj na najważniejszej nekropolii w Polsce. Walczymy o to, szanowni Państwo, coraz mniej czasu do 80. rocznicy w Krwawej Niedzieli. Wczoraj, szanowni Państwo, była też bardzo ważna uroczystość, bardzo ważna rocznica 79. zagłady wieś Huta Pieniacka na Wołyniu, szanowni Państwo. I to jest też bardzo wymowna sprawa, że wczoraj tutaj, co prawda nie na Powązkach Wojskowych, ale w Warszawie, na placu Piłsudskiego, wcześniej w katedrze polowej Wojska Polskiego odbywały się uroczystości, że
też są ludzie, którzy pamiętają o tym, to bardzo buduje, to bardzo dobrze, że pamiętamy, ale tutaj na Powązkach Wojskowych powinno być miejsce upamiętnienia właśnie ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Prosimy Was o wsparcie dla tej akcji. Wszelkie linki Państwo znajdą w opisie. Teraz również wyświetlają się wszelkie informacje na ten temat, jak jeszcze dołączyć do tej akcji, jak jeszcze też zapisać się na newsletter Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć, bo wtedy będą Państwo na bieżąco z naszymi informacjami. No i zachęcamy jeszcze raz gorąco do wspierania 1,5% podatku. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. To jest to stowarzyszenie, które od 30 lat pamięta, kultywuje pamięć o ofiarach ludobójstwa wołyńskiego. Teraz, Szanowni Państwo, wyszliśmy z nimi w niejako we współpracę polegającą na tym, że to stowarzyszenie zbiera oczywiście, tak jak jako organizacja pożytku publicznego, zbiera 1,5% podatku. Można odpisać na tę fundację, na to stowarzyszenie, przepraszam. I wtedy, kiedy wpiszemy w cel szczegółowy Wołyń na Powązki, według naszej umowy, zgodnie z tą naszą umową, te fundusze będą przekazane również na akcję Wołyń na Powązki, także warto wspierać 1,5% podatku Stowarzyszenie Ofiar Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Polecam to, polecam również naszą zrzutkę tym razem już Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć i wszelkie inne nasze inicjatywy. Jeszcze raz kłaniam się nisko. Wkrótce więcej informacji co do samej 80. rocznicy Krwawej Niedzieli, bo na pewno będzie się dużo działo, na pewno będziemy się w to wszystko włączać i różne rzeczy organizować. Paweł Zdziarski, kłaniam się nisko raz jeszcze. Do zobaczenia. Pomóż nam wybudować pomnik ofiar ludobójstwa wołyńskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Wesprzyj nas na zrzutka.pl. Materiał powstał dzięki Państwa wsparciu. Pomóż nam w rozwoju Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Zachęcamy też do zapisania się na bezpłatny newsletter, aby być na bieżąco z naszymi działaniami.